Odpowiadając, Pan Jezus Chrystus rzekł Nikodemowi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tego nauczyciela w Izraelu o imieniu Nikodem można by było przyrównać w dzisiejszych czasach do wybitnego teologa. Nikodem wiele już słyszał o Panu Jezusie Chrystusie i był zafascynowany cudami, które Pan Jezus Chrystus czynił. Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Ewangelia Jana, 3:2. Takie wypowiedział słowa po tym, co usłyszał i zobaczył, i miał w tym całkowitą rację. Cuda, które Pan Jezus Chrystus czynił, były znakami, którymi potwierdzał, że został posłany przez Boga. Nikodem pragnął również czegoś się nauczyć od Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Jednak to, czego każdy człowiek potrzebuje i czego również Nikodem potrzebował, to nie było ulepszenie własnej religijności, lecz głęboko idąca przemiana. Właśnie tego punktu dotknął Pan Jezus Chrystus, który to punkt był przez Nikodema lekceważony. I właśnie tego punktu narodzenia na nowo dotknął Pan Jezus Chrystus, kiedy Nikodem w nocy przyszedł do Niego i pragnął z Panem Jezusem Chrystusem porozmawiać. Przyszedł do Niego w nocy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tego Nikodem nie potrafił zrozumieć. Dlatego Pan Jezus Chrystus uzupełnił: co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Ewangelia Jana, 3:36. Nowe narodzenie jest duchowym procesem, w następstwie którego powstaje nowe duchowe życie. To nowe duchowe życie sprawia nowe myślenie i nowe działanie. Nowe życie w zgodzie z Bogiem, czyli przemianę, która z Bożej mocy zachodzi we wnętrzu i objawia się na zewnątrz. Minęły 3 lata i po tym czasie objawiło się nowe narodzenie w życiu Nikodema. Razem z Józefem z Arymatei pochował on ciało Pana Jezusa Chrystusa. Zrozumiał słowa Jezusa wypowiedziane w tamtą noc i stał się Jego uczniem.